przynajmniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszamy za mały poślizg, ale pojawiły się pewne problemy techniczne. Ja nazywam się Paulina Wiśniowska i jestem prowadzącą Best Speedway Magazyn. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszkę o pracy trenera, rozwoju młodych żużlowców, ale również o rozwoju samej dyscypliny. Naszymi gośćmi w dzisiejszym odcinku są Rafał, żużlowy degustator i stały ekspert naszego programu. Cześć Rafale. Cześć, na tego eksperta to chyba nie zasłużyłem, ale to miło, że tak mnie przedstawiłaś. Witam wszystkich. Pan Marek Cieślak, były trener żużlowej reprezentacji Polski i obecny szkoleniowiec PGG Rowu Rybnik. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. I pan Rafał Dobruski, trener kadry juniorów. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Do pana redaktora Rafała, skromność zawsze w cenie. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie powiedział pan tego przez wzgląd na imię, ale doceniam. Panie Marku, zaczniemy może od pana tak na samym początku. Niech pan nam powie naszym widzom, ile ostatnio zrobił pan kilometrów na rowerze? Przez cały rok? Przez cały rok i w jakimś ostatnim dniu? No nie, no co dzień tam staram się jechać. Mimo że dzisiaj trochę zimno, bo pojechałem -3, ale uciekłem z szosy na teren, więc jeżdżę w lesie, także jest cieplej, pół stopnia. No, to jeżdżę co dzień tak po 2 godziny, po 2,5 godziny. To tak dzisiaj w terenie to trochę zeszło. Pan bardziej kolarzem takim górskim na takie drogi, bardziej właśnie takie górskie, takie wyboiste, trudne, czy bardziej takim kolarzem sprintowym i takie, że gdzieś tam tylko ulice i w ogóle? Jak się pan nie, lepiej nie, czuje? Nie, 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 ulice to nie. Drogi, szosy poza miastem. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie wyjeżdżam przez drogę i są piękne trasy. Znaczy drogi, ale bardzo mały ruch jest, dużo wzniesień, fajnie i to lubię, ale tak jak przychodzi zimno, no to przestawiam się na teren, ponieważ mieszkam tu w lesie i ode mnie tam lasami do Olsztyna, gdzie tam chyba dużo ludzi zna, no to tam góry, Sokole też się jeździ. No, tereny trudne, ale fajnie. Panie Rafale, czy przyjąłby pan wyzwanie na wyścig kolarski od pana Marka Cieślaka? Wiecie co, ja kiedyś takie wyzwanie sobie wziąłem, bo z Markiem rozmawialiśmy kiedyś, że tam wsiada i robi 30 czy tam 60 kilometrów, pamiętam to było, 60 kilometrów i taki sobie trening tam, przelotkę taką i kiedyś też sobie usiadłem na rower, mówię no z całym szacunkiem, no 60 kilometrów rowerem to chyba nie jest jakiś taki wyczyn, no i też faktycznie po tych 60 kilometrach siadłem, mówię, no okej, no jest wysiłek, ale nie aż jakiś taki, żebym padł, no ale jednak drugi dzień to szybko zweryfikował i ciężko było z łóżka się podnieść, także szacunek. A pytanie... Nie no, 60 to nie jest dużo, a pytanie tylko... właśnie... Go zależy jak szybko. No taki jeszcze tempo takie trochę czasu, wyższe niż patrolowe, bym powiedział. No, trzeba się ruszać. Pierwsze pytanie do pana Marka z czatu. Czy planuje pan start w jakichś zawodach dla seniorów, może właśnie tych rowerowych? No, zbliża się okazja, dlatego że mogę wpaść właśnie w tą kategorię 70+. Także no, mam kolegę, który startuje, ma 78 lat i jest wielokrotnym mistrzem Polski.
w swoich kategoriach wicemistrzem świata w jeździe na czas. Tylko, że powiem, tam żartów nie ma, bo tam jeździ dużo byłych kolarzy i ja pojechałem na takie zawody z nim i to była jazda na czas. To pod Częstochową, właśnie tam w Złotym Potoku i wygrał Xavery. Średnia 41 na godzinę. To powiem, że cały czas musiał jechać ponad 50, bo tam pod górę gdzieś tam musiał jechać wolniej, więc proszę sobie to wyobrazić, że to tam, jak to się mówi, żartów nie ma, mimo że dziadkowie jadą. Tutaj na czacie bardzo dużo pytań się już pojawia do pana Marka, więc zaczniemy na początku, na razie od pana Marka. Panie Marku, jak wiadomo, został pan szkoleniowcem drużyny z Rybnika. Jak pan więc ocenia szanse rybnickiej drużyny na nowy sezon 2021? Czy waszym głównym celem będzie awans do Ekstraligi, czy może cele są troszkę inne? Myślę, że drużyna nie jest zła, jest fajna. Są doświadczeni zawodnicy i no, zawsze trzeba sobie stawiać wysokie cele, a co będzie, to się okaże, prawda? Więc na pewno w planie jest, żeby wygrać tą ligę. No, a jak będzie, no to zobaczymy, nie? A w pańskim odczuciu, kto może być takim liderem rybnickiej drużyny w nowym sezonie po odejściu Kacpra Woryny? No ja myślę, że jest Michael Jensen, Holta, jest utalentowany Rosjanin Łogaczow. Dla mnie nie jest ważne, który będzie najlepszy, żeby wszyscy byli dobrzy. O, a który będzie liderem? Nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że będą dobrze jeździć. To jak już mówimy tutaj nazwiskami, czy nie uważa pan, że postawa szczególnie polskich seniorów może być najważniejsza, bo o ile o Runę Holtę możemy być względnie spokojni, bo pokazał w zeszłym sezonie, że te dwa występy na rybnickim torze były naprawdę w jego wykonaniu udane, o tyle chyba najważniejsza będzie postawa Kacpra Gomulskiego, bo jednak od tego zawodnika może zależeć najwięcej. Jak pan myśli, czy postawa Kacpra będzie tutaj kluczowa? No na pewno wszystkich zawodników punkty będą się liczyć. Ale bym nie wyolbrzymiał tak tej sprawy, bo ja myślę, że jeżeli Kacper będzie robił po 7-8 punktów przy tamtych liderach i przy Trofimowie, o którym sobie bardzo dużo obiecuję, to i juniorzy nie najgorsi jak na pierwszą ligę, więc myślę, że jak Kacper się zamelduje na takim poziomie, tak jak powiedziałem, no to reszta ma robić więcej, a on do tego dokładać. Ale z drugiej strony też liczę na to, że przecież on ma duże doświadczenia. 3 lata był w Tarnowie, wtedy jak ja byłem trenerem i jeździł bardzo fajnie. Także a poza tym nie jest jeszcze, jak to się mówi, stary, tylko to jest młody zawodnik. Myślę, że popracujemy i coś się poprawi u Kacpra. A mam pytanie do pana Rafała. Panie Rafale, patrząc właśnie na skład drużyny rybnickiej, na nowego być może lidera, jak pan uważa, kto może stanowić największe zagrożenie dla drużyny z Rybnika? Dla drużyny z Rybnika? Mhm. Tu jest kilka drużyn. No ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, bo się tak przysłuchiwałem tej rozmowie. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że bardzo się cieszę, że Marek trafił do tej właśnie drużyny, ponieważ smutno było patrzeć niekiedy na to, co dzieje się w tym klubie, który jest bardzo zasłużony i uważam, że na pewno jego miejsce jest w Ekstralidze i choćby na zasługi, na historię, jaką ma. Wiadomo, jak bywało do tej pory, no były wzloty i upadki w tym klubie, ale myślę, że i życzę Markowi, żeby tam się wszystko poukładało i ten klub normalnie funkcjonował i działał tak, jak na to zasługuje. A kto będzie, no czas pokaże, no zobaczymy, jak się będzie rozwijać liga. Teraz można to wszystko rozpisać na serwetce, a nic z tego może nie wyjść, bo zima przynosi różne
różne rzeczy. Dzisiaj wiemy, jak ważny jest sprzęt i przez zimę dzieją się różne cuda. Ktoś, kto dzisiaj właściwie może nie być jakoś tam specjalnie brany pod uwagę, może mieć kapitalny sezon, a dzisiaj wiemy, że każdy najmniejszy jeden punkt wyścigu decyduje o tym, czy ktoś właściwie, no już nie mówię, że zostaje mistrzem Polski, ale czy awansuje do playoffów, czy nie awansuje, jak było w ubiegłym sezonie dla przykładu. Więc każdy jeden punkt w ogólnym rozrachunku może się okazać na wagę awansu, złota, spadku czy czegokolwiek. A pan, panie Marku, nie miał może czasami takiego wrażenia. Ja wiem, że to będzie troszeczkę złośliwe pytanie, ale niektórzy twierdzą, że przejście z Częstochowy do Rybnika to takie delikatne zejście z deszczu pod rynnę. Oglądałem konferencję prasową, w której przedstawialiście razem z prezesem Mrozkiem skład Rowu Rybnik na przyszły sezon, ale czy nie ma pan takich minimalnych obaw, że może coś pójść nie tak, czy jest pan w 100% przekonany, że wszystko będzie dobrze i na pewno znajdziecie wspólny język z panem Mrozkiem? Myślę, że jakoś tak opinia żużlowa żyje właśnie, co to będzie na linii Mrozek-Cieślak. Mhm. Nic nie będzie. Będziemy razem współpracować, bo przecież to prezes Mrozek mnie zaprosił do pracy w klubie, mhm. więc nie po to chyba, żeby mi udowadniać, że on jest najważniejszy, prawda? Mhm. On jest najważniejszy bez prezesem. Ale jest prezes, jest trener, są mechanicy, są zawodnicy. Każdy ma swoją funkcję w klubie i powinien ją wypełniać. Ja powiem tak, ja z panem Krzysztofem się znam wiele, wiele lat. I zawsze jakoś tam, oczywiście nie pracowaliśmy razem, ale przyjeżdżałem tam na mecze do Rybnika z drużynami, w których ja tam pracowałem. I powiem tylko takie jedno takie zdarzenie. Przyjechałem z juniorami z Zielonej Góry, to był 17 albo 16 rok, ja już nie pamiętam. W każdym razie był makabryczny wypadek, Sebastian Niedźwiedź w ostatnim tam wyścigu tych juniorskich zawodów przewrócił się i został zabrany do szpitala. Poważna kontuzja kręgosłupa, miał tam chyba 3 kręgi nawet uszkodzone i pojechałem do szpitala i za chwilę był prezes Mrozek. Prezes Mrozek był z nami tam do północy, poustawiał wszystko, że tego chłopaka szybko lekarze wzięli, jak to się mówi, w opiekę. Załatwił na następnego dnia, już miał operację w piekarach i potem sobie pomyślałem, który prezes, którego klubu rzuciłby wszystko i obcym zawodnikiem zainteresowałby się wtedy jak prezes Mrozek. Ja myślę, że ludzi poznaje się podczas właśnie problemów. I wtedy prezes Mrozek zdał egzamin, powiem tak, na piątkę. A to, czy będzie iskrzyć między mną a prezesem, nie wyobrażam sobie tego, dlatego że ja jestem, jak to się mówi, dosyć dorosły, a prezes też nie jest młodziutki. I wiemy, o co chodzi. I fajnie jest iść do klubu, gdzie właśnie były problemy, gdzie sezon nie wyszedł, bo wtedy jest po prostu nadzieja, że może być tylko lepiej, prawda? A poza tym, co tu dużo gadać? Do Rybnika, jak mi auto nie odpali, to wsiądę na rower i pojadę, nie? A gdzie indziej to jak? Nie no, żartuję. Nie, wszystko będzie w porządku. Myślę, że zaskoczymy wszystkich negatywnie, bo każdy już widzi, tak jak walka ten Tyson z tym z Jonesem, ale tego nie będzie. Czyli można śmiało powiedzieć, że gorzej niż w Częstochowie nie będzie, tak? Pozytywnie patrzymy na przyszłość. Nie, no Częstochowa w porządku, tylko jak to się mówi, wypadek przy pracy jednemu się zdarzył i koniec, nie? W porządku. Pytanie również do pana Marka właśnie z czatu. Czy będzie pan również trzymał pieczę nad rybnicką szkółką? Będę doglądał, ale tam głównodowodzącym jest pan Skupień starszy i on się tym zajmuje i bardzo fajnie, bo to jest bardzo fajny, stateczny gość. Ciężko mi było go zmusić, żeby mi przestał mówić na pan. W końcu pytałem go wczoraj, a ile masz lat dzisiaj?
A on mówi 62. Ja mówię, i ty mi mówisz na pan. Ja mówię, także będzie płacił pieniądze, karę, jak będzie mi mówił na pan. W każdym razie ja będę się tym interesował, bo chcę zobaczyć, jak tam to wygląda, no ale odpowiedzialny jest kto inny. Dobrze, panie Rafale, też pytanie do pana właśnie z czatu. Który z młodych zawodników zaimponował panu najbardziej podczas turnieju zaplecza kadry juniorów w tym roku? Nie wiem, czy już mogę powiedzieć, bo to jest bardzo młody chłopak, ale myślę, że tam Soduwa to raczej nie uderzy, ale myślę, że bardzo dobre wrażenie, można powiedzieć, w końcówce sezonu, bo dopiero zdał ten chłopak licencję, Damian Ratajczak z Unii Leszno, który ma 15 lat, jeszcze nie może w lidze, w maju chyba przyszłego roku kończy 16, będzie pełnoprawnym zawodnikiem, który będzie mógł startować w dorosłych zawodach, również w lidze, ale no jak na sam początek całkiem fajnie się zapowiada. Najbardziej mi się podoba to, że tam nie ma szukania gdzieś w sprzęcie i tak dalej, no to są dzieciaki, które jeszcze robią masę błędów, więc ich szukają u siebie, nie w sprzęcie i to jest fajne i myślę, że tacy do czegoś dojdą. Dobrze, tutaj też właśnie kolejne pytanie do pana z czatu dotyczące kadry narodowej. Kto dostanie powołanie do tej kadry? Najlepsi. Dobrze. Panie Rafale, też właśnie kolejne pytanie do pana. Co pan, nie wiem, sądzi, uważa o żużlu w Pile i czy coś się dzieje w tym kierunku tam? No po pierwsze to przykre, że tak do takiej sytuacji doszło, bo tam dosyć agresywne prace trwają na stadionie i to nie są prace wcale zmierzające do tego, żeby tam powstawał, czy był, czy został reaktywowany, wznowiony żużel, tylko jakieś inne różne powstają tam budynki i tak dalej, to jest niepokojące. Natomiast no cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że coś się zadzieje w Pile. Myślę, że zaczynają się kręcić koło tego odpowiedni ludzie i myślę, że to się uruchomi, natomiast w przyszłym roku z pewnością nie drużyna ligowa, ale myślę, że uda się zbudować, zorganizować, naprawić, przygotować tor i całą infrastrukturę w koło po to, żeby można było zorganizować choćby jakieś okolicznościowe zawody w dobrych warunkach, na dobrym torze i tyle, co ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, na tym jakby sprawa stoi, a przykre to jest, że taki klub, który no, ja bardzo dobrze wspominam, spędziłem tam 9 lat i to było no, naprawdę dobrze spędzony czas, bo to był chyba jeden do tej pory z klubów w ogóle chyba w historii, który przez 7 lat sukcesywnie poprawiał swoje miejsce, zaczynając od najniższej ligi, więc tam chęci były i wszystko pracowało dobrze. No i mam nadzieję, że do tego wrócimy. Panie Marku, które drużyny z pierwszej ligi mają największe szanse na awans i co pan sądzi o wzmocnieniach Orła Łódź oraz czy Luke Becker ma szansę na poważne zaistnienie w lidze? To pytanie z naszego czatu. Jest kilka drużyn, które się wzmocniły i na pewno ta pierwsza liga będzie trudna i interesująca. Na pewno Gdańsk, na pewno Bydgoszcz, na pewno Gniezno, Tarnów, Rybnik, Łódź. No Łódź troszeczkę się osłabiła, bo lider jednak odszedł. A czy Luke Becker będzie jeździł? No chyba nawet skóra jeszcze nie wie, dopiero zobaczy jak on będzie tam się spisywał, prawda? Trudno, chociaż jako zawodnik do lat 24, no myślę, że ma duże szanse zaistnieć w lidze.
Panie Rafale, w jednym z ostatnich wywiadów powiedział Pan, że Peak Bike może być bardzo ważnym elementem niedługo w żużlu. Czy Pana zdaniem to może stanowić pewnego rodzaju podstawę, przepustkę, takie szkolenie dla młodych żużlowców? Co im może dać ten Peak Bike? Musi to być elementem przygotowania, dlatego że dzieciaki dzisiaj w każdym sporcie zaczynają bardzo wcześnie, żeby do czegoś dojść, ponieważ poziomy sportowe właściwie w każdej dyscyplinie są tak wyśrubowane, że dzisiaj dzieciaki w wieku 3 lat zaczynają treningi już przygotowujące do jakiejś dyscypliny. No żużel niestety nie może tego robić, ponieważ żużel jest dyscypliną, która jest nazywana, teraz nie chciałbym tutaj przekręcić, ale jest asymetryczna, a sporty tego typu dla dzieciaków w takim wieku właśnie, no powiedziałbym, bardzo wczesnym, no są niewskazane. Dlatego właśnie uważam, że pit bike powinien być jak najbardziej taką podstawą dla tych dzieciaków. Dalej jeszcze powiem, w końcu udało się, myślę, że na dniach ten regulamin będzie opublikowany, w końcu udało się, od 2 lat próbujemy to dopiąć, zapisać w regulaminie żużlowym to, aby żebyśmy my, trenerzy, instruktorzy, mogli prowadzić zajęcia na takich motocyklach, na torach żużlowych, i w końcu udało się to wypracować. Mam nadzieję, że lada chwila taki przepis wejdzie. To będzie po pierwsze duże ułatwienie dla pierwszej takiej selekcji. Po drugie, pit bike jest bardzo popularny dzisiaj. Mnóstwo dzieciaków jeździ gdziekolwiek właściwie i po torach takich, no powiedzmy sobie, przygotowanych, profesjonalnych i tak dalej, ale też po jakichś swoich miejscach, gdzie mogą potrenować gdzieś tam na wsiach, gdzieś na polach i tak dalej. I tak naprawdę wielu zawodników przecież do dzisiaj jeżdżących, święcących trofea jakieś zdobywających, wywodzą się z takiego właśnie gdzieś tam jeżdżenia po polu i tak dalej. Uważam, że to jest jedyna droga, żeby te dzieciaki już uczyły się tego rzemiosła, rozwijały się przy tym oczywiście jakoś tam motoryzacyjnie, bo to też bardzo ważne. I no wszystko na to po prostu wskazywało, żeby takie kroki poczynić, i myślę, że kluby powinny się zainteresować. Zresztą no, przytoczyła Pani ten artykuł, jak sądzę, który się ukazał. Zainteresować tym tego typu szkoleniem, czy może nawiązaniem współpracy z takimi klubami pitbajkowymi, które powstają jak grzyby po deszczu. Tego jest naprawdę już dosyć dużo. Ja się temu przyglądam od 2 lat bardzo uważnie i to się dzieje, i te dzieciaki właściwie przychodzą do szkółki, one są gotowe, nie dość, że już obyte z motocyklem i tak dalej, ten trening naprawdę taki już stricte żużlowy do przygotowania do licencji, żeby być pełnoprawnym zawodnikiem, trwa bardzo krótko. I to jest kluczowe, tak? Te treningi nie wymagają ani drogiego sprzętu, bo tak naprawdę te motocykle do tego mini speedwaya, szczególnie 85, są bardzo kosztowne. Potrzeba infrastruktury, tor i tak dalej, i tak dalej. No, do pitbike'a w ogóle tego nie używamy, można jeździć właściwie gdziekolwiek. I to jest, uważam, bardzo, bardzo ważne dla nas, żebyśmy się do tego skłaniali, i tym bardziej jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że żużel stanie się dzięki temu dużo bardziej ogólnodostępny. Musimy do tego zmierzać, żeby się otwierać na inne dyscypliny. Właśnie to, że możemy trenować, możemy za chwilę, mam nadzieję, to już jakby dalszy etap tego wtłaczania tego do regulaminu, żeby można było też organizować zawody i tego typu na pitbajka, ale też flat track, który też staje się coraz bardziej popularny, a stamtąd będziemy wyciągać tych zawodników, zresztą oni sami będą przychodzić, bo to jest jakby etap przygotowań do żużla, bardzo naturalny. A czy właśnie Pana zdaniem to może być na tej zasadzie, żeby wejść w ten świat żużlowy, najpierw trzeba przejść przez ten świat właśnie speedbike'em, czy to niekoniecznie może na tej zasadzie później działać? No oczywiście, że nie trzeba, do tej pory tak było, no ale jeżeli mamy otwierać się na inne dyscypliny, a musimy, no bo przecież wiadomo, że dzisiaj świat dzieciakom daje dużo więcej atrakcji niż ciągła praca przy motocyklu, mycie, czyszczenie, trenowanie i tak dalej, dużo więcej dzisiaj świat oferuje, więc wyciągnięcie tych dzieciaków do sportu, no musi być bardzo łatwe i niedrogie. I taki właśnie jest speedbike, oczywiście
kolejne etapy mini żużel czy 250, jak najbardziej, oczywiście tak, to jest, absolutnie to popieram, 250 to jest kapitalna robota, może u nas nie ma tak wiele torów, żeby idealnie one pasowały do tych silników, bo one nie wymagają 400 metrowych i tak dalej, one dużo lepiej na 300 metrowych, 250 metrowych, one tam są w swoim jakby naturalnym środowisku, ale to jako adaptacja do dorosłego żużla, no musi mieć swoje miejsce i takie będzie mieć. Czyli uważa pan, panie Rafale, że możemy śmiało powiedzieć, że pitbike może zastąpić motocross, tak? No bo jednak wielu zawodników, nawet tych młodszych, pierwsze swoje szlify z motocyklem zdobyła właśnie na motocrossie. Ale zobaczcie, nawet tych starszych, w drugą stronę spójrzmy, tak? Nawet dzisiaj już zawodnicy, którzy kadrowicze nawet przygotowują się na właśnie na pitbajkach, dlatego że one wymagają mimo wszystko trochę więcej pracy, to jest raz. Dwa, a może to powinno być numerem jeden, bo to jest najważniejsze. Nie są tak kontuzjogenne, bo to nie są ciężkie, bardzo szybkie motocykle, które pozwalają tam na jakieś nie wiadomo jakie cuda, ale one bardzo wymęczą, przygotują zawodnika do żużla tak samo jak motocross, bez zbędnego ryzyka. No wiemy, jak się to kończyły niektóre wyjazdy na motocross i tak dalej. No to jest wpisane. Ja też nigdy nie byłem przeciwny, żeby tego nie zezwalać na to. Sam przygotowywałem się na krosie, właściwie nie myślałem, że mogę się przygotować do sezonu bez jazdy na motocyklu, bez jazdy na motokrosie. Też swoim zawodnikom, no nie powiem, że namawiałem, ale też nigdy nie przeszkadzałem, żeby tak trenowali. Oczywiście tam potrzeba chłodnej głowy, no nie zawsze z tym bywało dobrze, bo czasem ta fantazja gdzieś tam, szczególnie jak już się dwóch pojawi, się zawsze śmiałem, że jak już się pojawiło dwóch na torze, to znaczy, że jest jeden za dużo, bo już jest rywalizacja i tak dalej, więc tak się dzieje, no ale to jest ryzyko, jest wpisane w ten sport, oczywiście możemy je jakoś tam próbować minimalizować, no ale też nie do zera, bo byśmy musieli tych zawodników pozamykać i wypuszczać przed zawodami na to. Czyli całkiem podobnie jak w tym sezonie. Mam tutaj na myśli nasz sezon pandemii. No, ale chyba już nie chcielibyśmy takiego, no niestety chyba przed nami podobne, ale trzymajmy kciuki, że będzie trochę inaczej. No właśnie, tak jak pan powiedział, że przed nami kolejny podobny, czy właśnie waszym zdaniem, panowie, kluby żużlowe, ale w ogóle i ten świat żużlowy może być gotów na, czy w ogóle będzie gotów w jakimkolwiek stopniu na drugi taki sezon pandemiczny, czy do tego potrzeba jakiegoś większego przygotowania niż do tego sezonu? Panie Rafale. Ja myślę, słuchajcie, że my musimy się zacząć zastanawiać nad zupełnie czymś innym, tak? No bo dzisiaj wiadomo, że to nie jest najtańszy sport na świecie, wręcz przeciwnie, wszystko cały czas drożeje, kontrakty są jakie są, no ta pandemia na pewno temu nie pomaga i na pewno to jest olbrzymi hamulec dla dyscypliny, no to zresztą dla nas wszystkich, dla gospodarki, dla innych dyscyplin sportu i tak dalej. Ale uważam, że my akurat jesteśmy pierwszą dyscypliną, która właśnie powinna zacząć zastanawiać się nad tym, nie skąd brać pieniądze, tylko jak je oszczędzać i gdzie szukać oszczędności w tym szalejącym rozwoju technicznym i bieganiem za koniem mechanicznym czy za dwoma. No to jest problem, który od kilku lat przynajmniej, no, mocno przyspieszył i trzeba się nad tym zastanawiać, bo zawodnicy wpompowują coraz więcej w sprzęt, coraz więcej osprzęt i tak dalej i nic tutaj nie staje się tańsze, a też żaden regulamin albo nowe propozycje wypływające z FIM-u tego nie, poczynając od tłumików przez limitery, tego nie bezpośrednio nie załatwiają, wręcz przeciwnie, tak, tworzą kolejne koszta i tak dalej, więc trzeba by chyba w końcu usiąść i porozmawiać w tą stronę i właśnie o tych rzeczach. Panie Marku, a klub z Rybnika przygotowuje się jakoś specjalnie na kolejny sezon z myślą, że to może być właśnie ten sezon pandemiczny? Ja myślę, że te kluby z pierwszej ligi łatwiej przejdą to, nawet jakby to było tak jak ostatni sezon, po prostu mniejsze koszta, no może mniejsze wpływy też, ale no trudno się przygotować dzisiaj, bo my tak naprawdę sami nie wiemy, co nas spotka po prostu na wiosnę, bo nie wiemy, czy będzie publiczność, czy będzie 25%, czy 50%. Tego dzisiaj nikt nie może powiedzieć. Myślę, że wszystkie kluby stoją przed dużym znakiem zapytania, jak to wszystko się potoczy i nie wierzę, że
wszyscy wiedzą, jak to będzie. Nikt Panie nie Marku, tutaj pytanie do pana z... A jak się nie wie, to trudno się przygotować, jak człowiek nie wie, co będzie. Nie? No jasne, to jest oczywiste. Panie Marku, tutaj właśnie pytanie do pana z czatu. Czy ściągnięcie Wiktora Trofimowa na pozycję zawodnika U24 było pewnego rodzaju podstawą? Czy rozważał pan opcje innych żużlowców na to miejsce? Jeśli tak, to jakich? No, wiadomo było, że rozmawialiśmy jeszcze z innym zawodnikiem, który był, jak ktoś mówi, pierwszy na liście. To jakoś upadło. No i Wiktor Trofimow, ja uważam, że to jest bardzo dobry i wybór, i to, że Wiktor się zdecydował być w Rybniku, bo to już jest zawodnik w miarę, jak to się mówi, ułożony i ma jednak za sobą kilka sezonów w Ekstralidze, więc myślę, że powinien być mocnym punktem drużyny. Jak już jesteśmy przy temacie właśnie ja 24. Dwie sekundy się wtrącić, ja tylko na temat Wiktora mogę powiedzieć, że no, może nie zazdroszczę, bo nigdy nikomu niczego nie zazdroszczę, ale uważam, że to jest zawodnik, który naprawdę ma duży potencjał i duże umiejętności. Tam trochę inżynierii brakuje, ale myślę, że tam się znajdą, co mu tam pomogą, jak trzeba, ale naprawdę to jest kawał dobrego zawodnika. Przez kilka lat mogliśmy razem pracować, bo przecież i do kadry trafił i zdobywał medale. Bardzo mocno się przyczynił w tym roku do tytułu Mistrzostwa Świata na paskudnym torze Woltrup, więc dla niego to tam akurat im gorzej, tym lepiej. Także ja mogę tylko Markowi pogratulować i drużynie z Rybnika, bo to jest naprawdę dobry zawodnik i jego trzeba otoczyć dobrą opieką i naprawdę się odwdzięczy. Dobrze, jak już jesteśmy właśnie przy temacie U24, to chciałem was panowie zapytać, czy ten przepis, który został wprowadzony w tym roku, jest według was panowie dobrym pomysłem, bo zaobserwowałem coś takiego, że... Tak, proszę. O, chyba mamy jakieś zakłócenia, albo to ze mną coś nie tak. Chyba tutaj coś pana Marka przerwało nam. No, ja nic. A słychać mnie? O, teraz tak. Halo. Czy nas pan? No, słyszę. O, to dobrze, to jesteśmy. Okej, więc w skrócie pytanie było takie. Czy uważacie panowie, że wprowadzenie przepisu o zawodniku U24 jest dobrym pomysłem? I może niech pan, panie Marku, się wypowie pierwszy. Ja pierwszy, bo zaraz uciekam, przepraszam. No ja myślę, że to nie jest zły pomysł. Cały czas narzekaliśmy, że te składy w Ekstralidze są bardzo hermetyczne, prawda, bo trzech obcokrajowców praktycznie można było jeździć w ogóle bez obcokrajowców. Dwóch dobrych Polaków, więc nie było miejsca na takiego chłopaka młodego, chyba że był wybitnym talentem. I teraz to się stało. Myślę, że może nie wszyscy się sprawdzą, ale wielu zawodników, tych młodych, dostanie szansę zaistnieć. Myślę, że na tym skorzystała więcej pierwsza liga niż Ekstraliga, bo jednak dużo zawodników z Ekstraligi musiało jednak przejść piętro niżej, bo nie było dla nich miejsca. Ale żeby to ocenić wszystko, to myślę po dwóch, trzech sezonach możemy powiedzieć, czy to był dobry krok do przodu, czy nie. Ja tak myślę. To tylko tak jeszcze ostatnie pytanie z naszego czatu. A propos naszej rozmowy na początku i pana jazdy na rowerze, czy kiedykolwiek był pan do tego stopnia rozpędzony na nim, że złapał pana fotoradar? Złapał mnie pod piłą, jak jechałem. ale jechałem autem i akurat nie będę opowiadał dalej. W każdym razie mógłbym i mandat płacić nieraz. Lekko z górki, można było się rozpędzić ponad 50 na pewno. Ale na razie to rowerzystów nie łapią na fotoradar.
Dobrze. Panie Marku, pan coś wspominał tak niedawno, że będzie musiał pan jeszcze uciekać już, tak? Czy jeszcze możemy chwilkę? No jeszcze dwie minuty. Mogę. Tak, jeszcze a propos właśnie Rybnika, bo też tutaj właśnie padło pytanie na czacie. Kto jest w Rybniku odpowiedzialny za przygotowanie toru? Kto jest odpowiedzialny? No, ja myślę, że trener musi być odpowiedzialny za przygotowanie toru. A do tego ma toromistrza, czy toromistrzów i wspólnie muszą działać. No, prezes jak zacznie przygotowywać tor, to się może skończyć tak, jak się skończyło w Częstochowie. Dobrze. Bo to jest tak. Każdemu się wydaje, że wszystko wie. A tak nie jest. Jak jeździłem w Anglii, miałem kolegę, który co dzień był na żużlu. Bo poniedziałek był w Reading, w środę był na White City, w czwartek był na Wimbledonie, w piątek był Hackney. Więc jak do mnie przyjechał, to chciał się przejechać na motocyklu żużlowym. No to ja mu dałem. Całe szczęście, że się skończyło, jak się skończyło. Odkręcił sobie gaz, jechał ze 30 na godzinę, uderzył w bandę i leży. Ja myślałem sobie, a ja leżałem na trawie. Ja myślałem, że on udaje i mnie straszy. Ale leży długo, więc pobiegłem, a on nieprzytomny, krew się wali ustami, trzeba było chłopaka do szpitala zawieźć, bo on myślał, że on patrząc na żużel co dzień przez ileś lat, to on to umie. To samo jest z tymi torami, z tym wszystkim. Każdy powinien się znać na czymś, co robi i koniec. A jak ktoś myśli, że wie więcej, no to jest problem. Dobrze. Nie wiem, Rafale, masz jakieś pytania jeszcze do pana Marka? Nie, w zasadzie wszystko, o co chciałem zapytać, już zapytałem. No to dziękuję i żegnam. Dziękujemy bardzo. Dobrze, panie Rafale, to do pana w takim razie będą teraz skierowane nasze wszystkie pytania. A pierwsze pytanie właśnie z czatu, jeszcze co do tego przepisu U24, czy uważa pan, że po prostu zawodnik, który jest dobry, poradzi sobie bez względu na ten przepis, czy po prostu ten przepis jakoś może mu w pewien sposób ułatwić drogę, bądź właśnie ją utrudnić? Oczywiście, że dobry zawodnik sobie poradzi w każdych okolicznościach i to nie ma żadnego tutaj problemu, natomiast na pewno trochę przewietrzyło leciutko niektóre składy, no może nie było jakąś tam założeniem tego całego przedsięwzięcia takim docelowym, ale z tego wszystkiego zrobiła się jakaś dziwna burza, bo o ile może trochę się nie dziwię zawodnikom, że ograniczenie trochę w ten sposób w jakimś procencie ich zablokuje, natomiast otwiera to zupełnie inne możliwości, dlatego że ci zawodnicy, którzy dzisiaj okupowali te miejsca w składach w ligach szwedzkiej, duńskiej czy w jakiejkolwiek innej, którą uda się uruchomić w przyszłym roku, miejmy nadzieję, oni i tak je w jakiś sposób zajmowali. No jeżeli mówimy o takiej recesji, jeśli chodzi o personalnie o ilość zawodników w sporcie żużlowym, a ciągle zmierzamy do tego, żeby było ich coraz więcej, a niestety jest ich coraz mniej, no w tym roku, jak łatwo policzyć teraz na szybko, no przynajmniej 6-7 nazwisk można było wymienić zawodników, którzy zakończyli w tym roku zabawę w Speedway. Więc trzeba by zmierzać właśnie do tego, o czym mówiłem, żeby żużel stał się przede wszystkim tańszy, a sytuacja przepisu spowoduje sytuację taką, że na miejsca tych zawodników, tych, no nie oszukujmy się, no to nie są najlepsze ligi świata, wejdą ci zawodnicy, którzy nigdy takiego miejsca by nie mieli. Jest szansa, że z tej grupy zawodników się jakaś część przebije i będą to zawodnicy potencjalnie zdolni do tego, żeby jeździć również w polskiej lidze, czy w tej lidze danego kraju i oni mogą ją w ten sposób uratować. No, ja nie widzę tutaj żadnych negatywnych, jakby dużych problemów z tym przepisem, a raczej ten pomysł będzie realizowany i dobrze. No, jeżeli mamy ratować żużel na świecie, bo wiemy, jaka jest sytuacja, no nie jest ciężko, nie jest lekko,
Więc to akurat w jakimś stopniu paradoksalnie bardzo, bardzo pomoże. Tylko tak, z jednej strony, panie Rafale, jest tak, że tutaj wprowadzamy sobie przepis U24, który ma pomagać tym młodym zawodnikom wchodzić do pierwszych zespołów, a z drugiej strony zablokowaliśmy możliwość tym zawodnikom jazdy w innych ligach, no bo tylko w dwóch ligach w tym momencie można się starać, więc to tak troszeczkę no, delikatnie się gryzie. Ale jaki zawodnik U24 dostanie angaż w innej lidze? No nie oszukujmy się, no my mówię tu o, jeżeli mówimy o Polakach, no to w ogóle nie ma problemu, bo na pewno jeśli liga ruszy, to i Bartek Smektała, czy inni zawodnicy, którzy prezentują na tyle dobry poziom, żeby jeździć w lidze szwedzkiej, bo ona wydaje się, uważam, w miarę sensowną ligą dla nas z różnych powodów, no to myślę, że to w żaden sposób ich nie zablokuje. Myślę, jedyny minus może tego jest taki, mamy w tym roku taką sytuację, że 18 bodajże zawodników kategorii juniorów przechodzi do kategorii seniorów i ten przepis, gdyby mógł ograniczyć się tylko do polskich zawodników, stworzyłby pewnie dla nich większą możliwość rynek pracy, ale oni zostaną i tak zagospodarowani do pierwszej czy do drugiej ligi, co ja im bym polecał, bo tam startują, Ekstraliga jednak wiąże się z pewnym stresem, tutaj nauka jakaś jest bardziej, no wydaje mi się, mimo wszystko wyhamowana, ci zawodnicy jadą tylko 3 wyścigi, boją się zmieniać cokolwiek, nie uczą się tego sprzętu, nie uczą się, boją się cokolwiek zmieniać, no to jest najlepsza liga świata, no trudno się dziwić. Natomiast w pierwszej czy w drugiej lidze mają troszeczkę więcej przestrzeni i możliwości, żeby jednak uczyć się i ten poziom jest niższy, presja mniejsza, więc uważam, że to akurat się dobrze skompensuje. No właśnie tutaj pytanie właśnie z czatu. Czy uważa pan właśnie, że czy przepis U24 obniży w pewien sposób poziom PGE Ekstraligi? Trudno powiedzieć, no ale jeśli nawet miałby troszeczkę obniżyć, to co to znaczy obniżyć? No ci zawodnicy będą się tak samo ścigać. Uważam, że system, teraz tabela jaka jest, bardzo fajnie paruje zawodników i myślę, że oni rywalizują, wiele wyścigów jest bardzo wyrównanych i myślę, że to w żaden sposób nie będzie mieć wpływu. Też jakby pan mógł się odnieść do tego, że w pierwszej lidze no nie było tych baraży. Czy to właśnie, jak w ogóle właśnie wyglądało, wypadało w oczach ogólnie całego środowiska żużlowego? Ja nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego tak się stało, albo dlaczego się nie stało, że to się nie odbyło. W każdym razie, no nie wiem, myślę, że nie trudno mi ocenić nawet, czy ta decyzja była dzisiaj dobra, czy niedobra. No, nie wiemy, czy ona by przyniosła inne rozstrzygnięcie, tak? No szczerze mówiąc, nie sądzę. Natomiast wydaje mi się, że już wszyscy byliśmy tym krótkim, trzeba powiedzieć, i bardzo intensywnym sezonem też zmęczeni. Czy to spowodowałoby coś lepszego? No trudno powiedzieć. No, nie mam tutaj stanowiska odnośnie tego tematu. Myślę, że każdy ma swoje jakieś i jak znam życie, to tyle ilu nas, tyle będzie opinii. Natomiast no, sytuacja jest zakończona, więc zostawmy to. Wszedł, kto wszedł i tyle, myślę, że nawet te baraże by tego nie zmieniły. Panie Rafale, był pan trenerem ekstraligowych drużyn, a teraz jest pan trenerem kadry juniorów. Czy praca trenera zespołu ekstraligowego, a praca trenera kadry różni się w pewien sposób od siebie? Jeżeli tak, to w jaki? Jednak jest trochę inne obowiązki, tak? No, trener, jak dzisiaj nawet regulamin wskazuje, odpowiada nawet, jeżeli chodzi o trenera drużyny, odpowiada nawet za tor. No i tu pewnie się tu różnimy w pewien sposób, no bo raczej trudno mi odpowiadać za jakikolwiek tor. Oczywiście będą sytuacje, w których trzeba będzie zareagować i takie bywają gdzieś na różnych imprezach, czy Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy. W tym roku też takie sytuacje były, bo nie zawsze zawody odbywają się w Polsce, gdzie jest odpowiedni sprzęt i ludzie i wiedza do tego, żeby ten sprzęt zrobić, bo czasem te zawody odbywają się dosyć takich, no nie powiem egzotycznych, ale
no nie najlepiej profesjonalnie przygotowanych torach i sprzęcie i tak dalej. Spotykamy się w różnych miejscach Europy, więc różnie to wygląda. No i tyle, no to tyle na temat torów można powiedzieć. A jak był pan trenerem właśnie ekstraligowych drużyn, to jakie lata wspomina pan najlepiej jako trener? Ja wszystkie te lata wspominam bardzo dobrze, bo i pracę w Zielonej Górze, która no, też spędziłem tam kilka ładnych, świetnych lat, można powiedzieć, jako zawodnik. Potem byłem tam trenerem i bardzo mile wspominam i przyglądam się zawsze temu klubowi troszeczkę bliżej. No, z tego tytułu, że znam przecież bardzo dobrze i ludzi, i całe to środowisko. Równie dobrze znam temat we Wrocławiu i tam też dobrze wspominam tą współpracę, także no, trudno mi ocenić teraz. Wszędzie były jakieś plusy dodatnie i ujemne, natomiast no, trudno teraz mi wyróżnić któryś z tych klubów. Tutaj też pojawiło się pytanie na czacie, co z przyszłością Maćka Janowskiego i Pawlickiego w kadrze? Jakby chciał pan do tego odnieść? No dobre pytanie. No. Myślę, że odpowiem na nie 13 grudnia, bo wtedy ukaże się lista kadrowiczów. Wiem, panie Rafale, że jest pan dużym przeciwnikiem obecnej formuły rozgrywania drużynowych mistrzostw świata, tak? Mówię tutaj o Speed of Nations, no bo nie oszukujmy się, to nie przypomina zawodów drużynowych, a bardziej zawody parowe, prawda? Czy jest pan orędownikiem tego, aby powrócić do poprzedniego formatu drużynowych mistrzostw świata, czy może coś innego powinniśmy wymyślić, aby te zawody były jeszcze bardziej ciekawe dla kibiców? Znaczy dla mnie jakby to nie ma technicznie jakiegoś znaczenia, natomiast no, sami widzimy, że pomysł ten nie jest najlepszy, bo widzimy to po frekwencji, zainteresowaniu tymi zawodami i tak dalej, więc no, trzeba powiedzieć, że to nie jest trafiony pomysł. Można się doszukiwać różnych źródeł jego właśnie, natomiast no, do mnie przemawia jedno, no, wiadomo jaka była sytuacja, jesteśmy od wielu lat liderami, można powiedzieć, jeśli chodzi o drużynowe mistrzostwa świata, no sąd pozwolił na to, że te kadry się troszeczkę zawęziły i można było w innych zespołach, w innych drużynach sklecić tych dwóch bardzo dobrych zawodników, czy trzech, którzy no, będą w stanie z nami rywalizować, no i to się jakby udało. Nie uważa pan, że te mistrzostwa świata, drużynowe mistrzostwa świata rozgrywane są za często? No jednak tak duża impreza rangi mistrzowskiej rozgrywana co roku i tak jak właśnie pan powiedział, no co roku żeśmy praktycznie to wygrywali, czy to też nie jest pewnego rodzaju czynnikiem, który powodował brak zainteresowania? Znaczy, no, czy drużynowy Puchar Świata spotkał się z brakiem zainteresowania? Nie sądzę. Myślę, że to sąd spotkał się z brakiem zainteresowania i tu jest jakby pies pogrzebany. Natomiast no, drużynowy Puchar Świata nie przypominam sobie, żeby się odbywał przy bardzo słabej frekwencji, tak? Więc czy no nie, myślę, że też nie róbmy z tego olimpiady, żeby robić to co 4 lata, natomiast no tak, być może co 2 lata, być może przepis teraz, który no w końcu gdzieś tam zauważyli włodarze FIM, BSI czy ktokolwiek inny, że jednak sytuacja może się taka wytworzyć, że będzie rozsądne co drugi rok organizować SON i co drugi sezon również drużynowy Puchar Świata. No być może to jest jakiś konsensus między tymi imprezami. Tutaj też właśnie pojawił nam się komentarz na czacie, że ludziom wydaje się, że jest miejsce w światowym żużlu na obie imprezy. Czy też pan tak uważa, czy jednak jakaś impreza może, powinna zostać zakończona po prostu w świecie żużlowym? To jest miejsce, oczywiście. No tak jak powiedziałem przed chwilą, oczywiście, że jest miejsce. Trzeba tylko się zastanowić, czy
ilość tych imprez rangi Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy to nie jest za dużo, że to się w jakiś sposób nie rozmywa, bo 11 imprez Grand Prix, no nie wiem, czy to dzięki temu raczej ta impreza nie staje się coraz atrakcyjniejsza, a wręcz przeciwnie. No myślę, że 11 imprez to jest też olbrzymi wysiłek organizacyjny, olbrzymi wysiłek dla zawodników. Pamiętajmy, że niekiedy są to karkołomne podróże z Mistrzostw Świata, z Grand Prix na zawody ligowe do Polski, więc zdarzają się no takie, gdzie właściwie trudno policzyć, czy ci zawodnicy zdążą na ten mecz, czy nie zdążą, więc tu może też jakaś jest przestrzeń do tego, żeby albo rozciągnąć nieco ten kalendarz Grand Prix, albo też go nieco skrócić. A co pan powie na taki pomysł, żeby te imprezy odbywały się na zmianę, tak? Tak, tak, ja jestem raczej, skłaniam się ku temu pomysłowi, bo uważam, że jest, tak powiedziałem, no jest jakimś kompromisem dla tych dwóch imprez, jeśli one muszą obydwie funkcjonować, ja nie znam zapisów ani umów BSI z FIM-em tak dobrze, ale jeżeli muszą one się obydwie odbywać, no to uważam, że w takim formacie byłoby to logiczne. Organizowanie tych dwóch imprez w jednym sezonie, jestem tu akurat przeciwny. A chciałbym się jeszcze na szybciutko odnieść do tematu Grand Prix. Powiedział pan, że te 11 rund to jest zbyt dużo. Ciekawi mnie pana opinia na temat organizacji imprez rangi Grand Prix w krajach mało żużlowych, tak? Mieliśmy Auckland w Nowej Zelandii, czy powiedzmy zawody australijskie. Niedawno wyciekła informacja, że Argentyńczycy przymierzają się do organizacji jednej z rund. Czy uważa pan, że zezwolenie na organizowanie właśnie Grand Prix w takich krajach jest czymś słusznym, czy to jest tylko i wyłącznie przeszkoda? Jak najbardziej jestem za tym, żeby się rozszerzać i tak dalej, tylko nie w tym kierunku. Naturalnym kierunkiem dla rozwoju żużla jest Rosja i tam trzeba uderzać. No niestety taka jest sytuacja, że żużel rozwija się w tą stronę i czas, żeby te zawody cyklu Grand Prix odbyły się w końcu może w Moskwie. A przykładowo Francja, może to być też dobry kierunek, no bo jednak mamy kilku zawodników, którzy z powodzeniem radzą sobie w polskich ligach. Oczywiście, ale ja jakoś nie wiążę tam się bliżej z tym tematem. Uważam, że kierunek w Rosji, oczywiście on jest trudny z różnych powodów, ale kiedyś w końcu musi do tego dojść i uważam, że to jest z wielu powodów pomysł uzasadniony. Natomiast no oczywiście Francja, Nowa Zelandia czy Australia, uważam, że to są też dobre, bardzo dobre kierunki. Natomiast z pewnością może nas być na to nie stać w najbliższym czasie, to jest jedna sprawa. Musimy się rozszerzać, takie są założenia też FIM-u, żeby iść w tą stronę, ale myślę, że mamy też inne, poważniejsze problemy, nad którymi trzeba się pochylić. A jakby pan miał tak właśnie wymienić kraje, lepiej byłoby zorganizować te rundy Grand Prix, to jakie by były na liście kraje? Znaczy tak, ja myślę, że trzeba by się najpierw zastanowić nad tym, co mamy na dzień dzisiejszy, bo są niestety takie imprezy już w kalendarzu przydzielonych pewnym miastom, gdzie no, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tam te zawody no, nie będą najciekawsze, a raczej będą to flaki z olejem, bo są takie tory, gdzie no niestety od dłuższego czasu się nic nie dzieje i te zawody są bardzo nudne. Natomiast myślę też, jeżeli mamy się gdzieś rozwijać, oczywiście tak, no Australia, Stany Zjednoczone, to jest kierunek, który powinniśmy na pewno uderzać, bo Speedway w Stanach Zjednoczonych naprawdę bardzo, bardzo dobrze się teraz rozwija. Mam tam pewne kontakty i widzę, co tam się dzieje. Masa imprez. To są głównie imprezy amatorskie, ale gromadzą coraz więcej ludzi, coraz więcej chętnych i starszych, i młodszych, lub bardzo młodych nawet zawodników. Tam się bawi, bo to jest jakby bardziej zabawa niż profesjonalny speedway, ale jest ich coraz więcej, więc to jest dobry prognostyk i myślę, że to jest dobry kierunek i tam powinniśmy też wylądować, jeśli chodzi o Grand Prix. Oczywiście też i Rosja jest, jak już wspomniałem wcześniej, takim naszym dla Speedwaya uważam kierunkiem naturalnego rozwoju i tam też powinniśmy trafić.
Poza tym powrót takiego poważnego żużla do Stanów Zjednoczonych będzie takim fajnym powrotem do przeszłości. No nie zapominajmy przecież, w 1982 roku Los Angeles zorganizowało finał indywidualnych Mistrzostw Świata. Dokładnie tak, więc myślę, że to akurat tak myślałem, że może w związku z sytuacją Grega Hancocka, który no, zakończył swoją karierę, myślałem już kilka lat temu, no wiadomo, że Greg nie jest najmłodszym zawodnikiem i w końcu ten przykry moment zakończenia kariery pewnie przyjdzie i tak sobie po cichu myślałem, że jednak uda się jeszcze za Grega Hancocka w Grand Prix polecieć do Stanów Zjednoczonych, aby te zawody tam obejrzeć. No niestety, chociaż niewykluczone, że jeżeli się odbędą, to że Greg Hancock tam nie wystartuje, no bo właściwie trudno sobie to wyobrazić, żeby Grand Prix w Stanach Zjednoczonych odbyło się bez Grega Hancocka. A tak jeszcze właśnie a propos tych krajów, które też Pan wymienił na różne rundy Grand Prix, tutaj też właśnie padło pytanie, co z kosztami? Jak w sumie rozwiązać te takie kwestie finansowe? No bo to wiadomo, że to są jednak ogromne, ogromne pieniądze, taki wyjazd. No to jest kwestia organizatora. No wiadomo, kto jest organizatorem i kto na dzień dzisiejszy zarządza jeszcze przez chwilę, bo za chwilę to się zmieni, ta umowa też wygasa. Natomiast koszt oczywiście leży po stronie organizatora i to on, czyli w tym przypadku BSI musi za to zapłacić, tak jak to było w przypadku organizacji Grand Prix czy w Auckland, czy w Melbourne. Panie Rafale, bo tak się kręcimy właśnie wokół, też wcześniej się kręciliśmy wokół tematu bycia trenerem, ale tak naprawdę ludzie nie do końca wiedzą, jakie uprawnienia trzeba zdobyć, żeby zostać takim trenerem w żużlu. Jakie uprawnienia pan musiał zdobyć? No, normalną kolejnością jakby tej drogi jest najpierw licencja instruktora sportu żużlowego, a potem otrzymanie licencji trenera. No, taka to jest kolej rzeczy. No, jeżeli ktoś wcześniej ukończył szkołę wyższą, no bo to ma troszeczkę bardziej z górki, bo nie musi wszystkiego jednak tam przerzucać. Natomiast tak, no i oczywiście wymogiem jest no znajomość oczywiście sportu żużlowego i te wszystkie, obydwie te licencje kończą się egzaminami, również egzaminem praktycznym. Czyli to nie kilka są, to nie trzeba są, tam tak, zrobić. No to są, to nie są z całym szacunkiem ani szachy, ani warcaby, no tutaj ponosimy odpowiedzialność jako instruktorzy i trenerzy za życie i zdrowie ludzi, których szkolimy, więc no, trzeba też mieć pojęcie o bezpieczeństwie i zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie jazda na motocyklu, więc no, nie wyobrażam sobie, żeby można było szkolić młodzież, nie mając pojęcia o tym, jak motocykl się zachowuje albo jak dany adept powinien się zachować, więc jakąś wiedzę trzeba i umiejętności jazdy na motocyklu żużlowym posiadać. Pan sam był wcześniej żużlowcem, potem się przytrafiła niestety kontuzja i został pan trenerem żużlowym. Czy tak po prostu wyszło, że stał się pan trenerem, czy chciał pan tego i to była pana pierwsza myśl, żeby pracować w żużlu dalej jako trener? Nie, to nie była moja myśl, chociaż może gdzieś podświadomie wcześniej to było, bo gdzieś udało się w międzyczasie, w związku z tym, że miałem kilka kontuzji i kilka rocznych przerw w startach, udało się w międzyczasie ukończyć poznański AWF i troszeczkę polizać tej teorii sportu. I cóż, nigdy nie myślałem, że to jakoś w jakiś sposób potem mnie popchnie do robienia innych papierów, jeśli chodzi o instruktora czy trenera. A sytuacja, która się wydarzyła, mnie samego zaskoczyła, ponieważ z taką propozycją wyszedł Robert Dovhan właściwie niedługo po mojej kontuzji, no i cóż, no, nieco byłem zaskoczony, ale tą propozycję przyjąłem. No i chyba tak najkrócej. A czy oprócz bycia trenerem i ekspertem w sumie też telewizyjnym, takim żużlowym, czy są jeszcze jakieś drogi, które chciałby pan spróbować w żużlu? Coś jeszcze chciałby pan odkryć, gdzieś się jeszcze sprawdzić? W sensie jakby
administracji żużlowej, że tak powiem? No, może być. I na przykład właśnie w tym pitbajku też właśnie, czy jakoś tak chciałby Pan bardziej podziałać, czy coś jest jeszcze takiego, co chciałby Pan zrobić? Nie wiem, czy, znaczy pewnie tak, no ja zawsze jestem otwarty na różne wyzwania i często takie dosyć karkołomne też gdzieś tam pociągają, no jakaś jeszcze żyłka sportowa gdzieś tam u mnie jest i chyba dlatego tak się to dzieje. Natomiast no tak, no miałem w tym roku również propozycję pracy w klubie na innej pozycji, że tak powiem, niż trener, więc były różne w tym sezonie, no ale cóż, to jest temat zamknięty i wiemy, gdzie jesteśmy i skupiamy się teraz na rzeczach, które nas dotyczą, a inne no, na razie zostawiamy na półce. Czyli można zrozumieć troszeczkę, że nie rozważa Pan podjęcia żadnej pracy w klubie ekstraligowym bądź w jakiejkolwiek innej lidze w połączeniu z pracą w kadrze, niezależnie czy to będzie kadra juniorów czy seniorów. W tym momencie nie, dlatego że z prezesem Sikorą umówiliśmy się na nieco kilka więcej rzeczy niż tylko i wyłącznie sprawa, że tak powiem, prowadzenia kadry narodowej, więc no, dodatkowe obowiązki raczej są w tym momencie niemożliwe. Myślę, że może później, kiedy uda się poukładać kilka sprawi, one już będą biegły prawidłowym torem same, no to być może wrócimy do takiego tematu. Mhm. Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że najlepszy trener, że nie ma lepszego trenera niż sam żużlowiec? Czy zgodzi się Pan z tym? Trudno powiedzieć, no. Kiedyś wybitnym specjalistą był Ryszard Nieścieruk, który, jak pamiętamy, nigdy nie miał możliwości, żeby jeździć na motocyklu żużlowym, bo jak dobrze pamiętam. A pamiętamy go, że był to wybitny strateg i szkoleniowiec. No może nie na tym poziomie szukania, szkolenia talentów, ale w prowadzeniu drużyny jak najbardziej tak, więc jakbym powiedział, że nie wyobrażam sobie tego, bym skłamał, więc myślę, że jest to możliwe. Czy nowa gra wideo o żużlu byłaby dobrą promocją tego sportu? Będzie taka gra. O proszę. To chyba będziemy łapać się i nowy content na kanał do mnie będziemy robić, także czekam na to z niecierpliwością. To może tak, teraz... No, chyba nic więcej na ten temat jeszcze chyba, no, nie czuję się upoważniony, żeby powiedzieć, ale myślę, że można jeszcze nie zacząć szukać, ale wiem, że trwają prace nad tym i no, z tego, co się zdążyłem zorientować z ludźmi, którzy tworzą ten projekt, no, zapowiada się bardzo ciekawie. A właśnie a propos jeszcze tej promocji żużla, czy też uważa Pan, że najlepszą formą promocji Speedwaya byłby anglojęzyczny film o tematyce żużlowej? No, być może, no. Jest kilka, o ile się nie mylę, produkcji filmowych o żużlu. Jedna jeszcze chyba ciągle niezrealizowana, ale z tego, co wiem, za chwilę ma mieć swoją premierę. Nie pamiętam daty, ale myślę, że ona już jest dosyć blisko, więc coś takiego się pewnie niedługo wydarzy. Nie będzie to, co prawda, wersja anglojęzyczna, będzie to polski film, ale być może tak. To tak na zakończenie naszego odcinka, może Rafał, twoja zabawa, twoje pytania. Tak jest. Okej, więc przepytywana, czyli 7 szybkich pytań do Pana, Panie Rafale, na które odpowiadamy albo najmożliwie najkrócej, albo jednym słowem, albo po prostu odpowiadamy tak bądź nie. Ma Pan do użycia jednego pomidora, jeżeli nie będzie Pan miał ochoty odpowiedzieć na jakieś pytanie, albo będzie wyjątkowo trudne. Niektóre są pół żartem, pół serio, także jeżeli przesadziłem z układaniem tych pytań, to proszę się nie obrazić, dobrze? No, by nie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Także zaczynamy. Pytanie pierwsze. Zamierzam kiedyś poprowadzić jakiś klub w Ekstralidze? Tak. Okej. Okay. Który junior, którego powołałem do kadry, wywarł na mnie największe wrażenie?
No miało być krótko, ale to takie pytanie wymaga zastanowienia jednak mimo wszystko. Do kadry. Powiem tak, myślę, że Mateusz Cierniak, bo chyba jest najmłodszym, który zadebiutował jako kadrowicz, jak dobrze pamiętam. Ale i tak z powodów sportowych trzeba by było to w ten sposób uzasadnić. Człowiek, którego nigdy nie poznałem, a bardzo chciałbym poznać. Prezydent Obama. Okej. Okay. Najlepszy trener, przeciwko któremu kiedykolwiek rywalizowałem, to? Marek Cieślak i Stanisław Chomski. Dwóch muszę wymienić. Mój największy żużlowy sukces to? No musiałbym powiedzieć, że wicemistrzostwo świata juniorów, ale też myślę, że drużynowe mistrzostwa Polski z falubazem jednak. W porządku. Gdybym mógł cofnąć się w czasie, to w swoim życiu na pewno zmieniłbym. Oj. Kręgosłup na nowy. W porządku. I ostatnie pytanie. Unia Leszno, Falubas, Zielona Góra czy Polonia Piła? No Polonia Piła, no, przez wzgląd na sentyment i to, że byłem tam najdłużej. Dziękuję bardzo, to było szybkie 7 pytań. Z naszej strony na dzisiaj to również byłoby tyle. W piątek zapraszamy Was na niespodziankę w naszych mediach społecznościowych, na naszym kanale na YouTubie. Śledźcie nas uważnie, bo będzie się działo. A tymczasem do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.